Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie z sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Gdyni. Jest z nami dzisiaj trener Ireneusz Mamrot. Trenerze, witamy serdecznie w Gdyni. Dużo pytań, wielkie zainteresowanie, tak więc za chwileczkę zobaczy trener, jakie są oczekiwania tutaj w Gdyni, jeśli chodzi także o media dotyczące pracy trenera w żółto-niebieskich barwach. Panie trenerze, pierwsze pytanie od Tomasza Osowskiego z Gazety Wyborczej Trójmiasto. Także inni dziennikarze pytali o motywację, jaka towarzyszyła przyjęciu propozycji Arki. Co przekonało pana do przyjęcia oferty Arki? Sytuacja w tabeli jest trudna, prawdopodobny jest także spadek. Bierze pan jednak taki scenariusz pod uwagę i planuje w Gdyni długofalową pracę. Gdzie widzi pan największe rezerwy w grze zespołu? Co trzeba poprawić, żeby wyniki były lepsze? Dzień dobry, przede wszystkim witam wszystkich serdecznie i dziękuję za wsparcie dla mnie i przede wszystkim dla zespołu, bo to będzie bardzo potrzebne. Pytanie długie. Myślę, że może po kolei. Na pewno bardzo ważnym, istotnym elementem jest ten projekt długofalowy. Tak? Nie ukrywam, że to było jakby takim największym tutaj, nie jedynym, ale jednym z największych tutaj takich pomysłem na wizję klubu, która mnie przekonała, krótko mówiąc. Chociaż ja tutaj chcę być dobrze zrozumiany, dobrze odebrany. Dla mnie kluczowe to jest też w tej chwili to, co się wydarzy w tych najbliższych 11 kolejkach i to jest dla mnie najważniejsze i chcę zrobić wszystko, żeby utrzymać zespół. Na pewno by nam było dużo łatwiej pracować od nowego sezonu, bo zawsze jest troszeczkę, nawet nie troszeczkę, dużo, dużo łatwiej. Pewne rzeczy funkcjonują na poziomie ekstraklasy pod każdym względem, czy to sportowym, czy ekonomicznym. Nie muszę tłumaczyć, Państwo się orientują nawet, jeśli chodzi o telewizję, jakie są różnice w środkach między ligami, także i też te cele sportowe, emocjonalne. Myślę, że każdy zawodnik, każdy trener, no każdy chce pracować w najwyższej klasie rozrywkowej, tak samo kibice chcą przychodzić na mecze swojej drużyny na tym najwyższym poziomie. Dlatego tu zrobimy wszystko, żeby utrzymać zespół. Nie chcę za dużo mówić o tej drugiej perspektywie, bo zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast wiadomo, że to jest sport i tak jak w pytaniu zaznaczone jest, wiem, że sytuacja jest trudna, ale dla mnie bardzo ważne jest to, że już kilkakrotnie odpowiadałem w ten sposób, że ten przepis o podziale na ósemki no jednak troszeczkę zawsze jest lepszy dla drużyn, które gonią, bo w normalnym układzie, kiedy ma się ligę złożoną w układzie mecz i rewanż, z wieloma zespołami moglibyśmy już nie zagrać. I te mecze będą oczywiście trudne, te mecze będą takie w cudzysłowie o 6 punktów, ale mimo straty 6 punktów, która jest, powiedzmy, nie jest mała, ale jeżeli będziemy dobrze grać, dobrze punktować, to wszystko jest jakby jeszcze od nas zależne i to jest na pewno też no, akurat pozytywne w tym układzie. Myślę, że to się wiąże. Rafał Rusiecki z Dziennika Bałtyckiego dopytuje, na czym budować pan będzie atmosferę w szatni. Pojawienie się pana w Gdyni, a także zmiana właścicielska dało dużo optymizmu chyba także piłkarzom, którzy też w poprzednich wywiadach, w poprzednim okresie nie ukrywali swojej lekkiej frustracji. To dla nich to przede wszystkim bardzo ważna informacja, bo jednak każdy szuka w każdym klubie najbardziej cenna jest zawsze organizacja klubu, stabilizacja, tak? I na pewno to jest sygnał, że tutaj w Arce jest jakby nowy plan, nowe wejście i to wszystko trzeba tak sukcesywnie, powoli odbudowywać, tak? Także ja tutaj nie chcę za dużo mówić o sprawach organizacyjnych, bo za to są odpowiedzialne inne osoby, ale widać po zawodnikach, po tym pierwszym treningu, którego nie prowadziłem, ale powiedzmy gdzieś tam z dalszej odległości, z wysokości trybun mogłem obejrzeć, bo jeszcze dzisiaj nie mogłem prowadzić zajęć, no to na pewno gdzieś pojawi się optymizm tych chłopaków i to jest pozytywne. No, mam nadzieję, że wierzę w to, nie może ze słowa, mam nadzieję, że też moja osoba też wpłynie na nich o tyle motywująco, że przede wszystkim uwierzą w to, że możemy skutecznie to powalczyć. Dzisiaj rozmawiałem po prostu gdzieś tam bardzo krótko z dalszej odległości, takie trochę nietypowe przywitanie, trzeba przyznać po raz pierwszy mojej przygodzie z trenerką, ale liczę, że kiedy już te wszystkie moje badania, testy będą już
oficjalny i przede wszystkim wynik taki będzie, który mi pozwoli prowadzić zajęcia, no to wtedy gdzieś tam dłużej porozmawiamy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że bez wyjątku, no to wszyscy musimy patrzeć w jednym kierunku i drużyna i wszyscy w klubie, ale przede wszystkim mówię, to jako zespół, żeby to zrealizować tylko i wyłącznie jako zespół. Andrzej Łukaszewicz z agencji sportowej AS Info pyta, co Pana zdaniem będzie najważniejszym czynnikiem w walce o utrzymanie? Przygotowanie fizyczne, mentalne czy umiejętności czysto piłkarskie? Łatwiej mi było powiedzieć, że każdy z tych aspektów, ale trzeba powiedzieć, że jednak jak to jest już gdzieś tam w tej grze utrzymanie, to na pewno jest ta presja zawsze jest większa i ta mentalność będzie tutaj bardzo, bardzo, bardzo istotna. No, to przygotowanie fizyczne też dzisiaj do końca nie wiemy jeszcze, jak to we wszystkich zespołach będzie wyglądało, tak my się możemy koncentrować na sobie. Ja mówię, to był taki okres, który też pokaże pracę tych zawodników w tym okresie, kiedy nie mogli trenować, bo to jest bardzo ważna rzecz, to nie tylko realizowanie planów, ale to każdy zawodnik musi coś dodatkowo musiał dać od siebie i ten okres musieli maksymalnie wykorzystać, więc to jest bardzo ważne. Wierzę w to, że pod tym względem fizycznym nie będzie problemów. Mamy na to jeszcze jakby dwa tygodnie, żeby jeszcze nad tym popracować i później też bardzo istotnym elementem będzie, oprócz tych trzech wymienionych rzeczy, zdrowie zawodników, bo spotkań będzie bardzo dużo co trzy dni i na pewno to, żeby jak najmniej było tych urazów, kontuzji, bo pewnie to jest taki okres, że będzie, to nie chodzi tylko o granie co trzy dni, będzie sporo też wyjazdów w podróży, biłkarze będą, czy ta regeneracja będzie skrócona i to musimy zrobić wszystko, żeby się optymalnie do tego przygotować. I też co się z tym wiąże, jakby szerokość kadry, bo na pewno będą też, oczywiście to nie będzie po sześć zmian co mecz, ale te zmiany w składzie na pewno będą i to też jest aspekt, który też będzie bardzo ważny. Wojciech Obąkowicz, portal eagle.pl. Wiemy, że pańskie drużyny, szczególnie Jagiellonia, miały prezentować ciekawy, ładny i miły dla oka futbol. Oczywiście na doskonalenie takiego stylu trzeba czasu. Tego niestety na chwilę obecną jest niewiele. Czy teraz trzeba będzie wdrożyć tak zwany styl pragmatyczny? Nieważne jak, ale byleby skutecznie punktować. Może nie tak, że nieważne jak, ale na pewno nie będziemy... No musimy być mimo wszystko bardziej pragmatyczni. Tak jak powiedziałem, to jest koncentracja na tych meczach i trzeba zrobić wszystko, żeby punkty były, więc nie będziemy tutaj, nie wiadomo jak szukać efektownej gry, chcemy znaleźć efektywną i na pewno na tym się najmocniej skoncentrujemy bo system, który gdzieś tam ja preferuję, na pewno wymaga trochę czasu, bo są nieuniknione błędy i zawsze można stracić punkty, także to na pewno jakaś zmiana będzie, ale na pewno nie będzie to tak od razu widoczne i w takim kierunku szło, jak gdzieś tam wcześniej to Pan powiedział o Jagiellonii, ale oczywiście w poprzednim klubie, mimo że to była liga niżej w głowie, też chyba w ten sam sposób grał, czyli ten preferował ten, nazwijmy to, ofensywny styl. Tak mówię, krótko już podsumowując, no, najważniejsze dla nas są punkty. Patryk Rosiński z Radia SK i Mikołaj Kruk z Radia Z pytają o okres restartu treningów. Ma Pan 3 tygodnie na trening z drużyną przed wznowieniem rozgrywek. Inne drużyny trenują już z trenerami od kilku dni. Pan dopiero zacznie. Czy jest to problem? Czy to wystarczający czas, aby wdrożyć swój plan gry? Na pewno pod tym względem mają na dzisiaj lekką przewagę, bo to już nie chodzi o to, że kilka dni są z trenerami. Z tymi trenerami są zdecydowanie dłużej, bo pracują z nimi albo od początku sezonu, albo pod jakichś zmianach od dłuższej chwili czasu. No, ale z drugiej strony wielokrotnie przecież wszyscy wiemy, że do zmiany trenerów dochodzi w czasie sezonu, kiedy jest kilka dni, nie wiem, będzie w sobotę, trener jest w poniedziałek zwolniony, czy w niedzielę i w piątek, czy sobotę jest następny mecz. To uważam, że i tak jest sytuacja na tyle dobra, że mamy teraz te dwa tygodnie takiej pracy, gdzie mogę wdrożyć tych treningów, przede wszystkim tych jednostek treningowych zdecydowanie więcej, więc zrobimy wszystko, żeby optymalnie to wykorzystać. Jakub Treć z Przeglądu Sportowego i Marcin Domański z Polskiej Agencji Prasowej pytają, czy trener zamierza dokonać dużych rotacji w składzie względem poprzedników. Jaki ma trener pomysł na obsadę młodzieżowca? Gdynianie chyba niepotrzebnie zaszufladkowali się do jednej pozycji, bocznego pomocnika. Czy planuje trener coś w tej kwestii zmienić, aby mieć większe pole manewru i przyjrzeć się stanowi posiadania na przykład w drugiej drużynie? Pan mi poda maila do tego dziennikarza, że mu się wystawię skład, prześlę mailem na mecz z Lechem Gdańsk. Dobrze, do obu.
do obu panów. No, ja nie mogę dzisiaj mówić o personaliach, bo każdy zawodnik ma czystą kartę i po to jest ten okres teraz, żeby oni też walczą o miejsce. Tak? I tu jest, zawsze jest są zawodnicy, którzy myślę, że przekonają mnie do siebie i mogą być zmiany, ale jakie, to nie jestem w stanie się przewidzieć. Ja się nie opieram, na jakiej pozycji ma grać młodzieżowiec. To jest ta druga część pytania. Wszystko zależy od tego, jaka jest jakość zawodnika. Tak? I ktoś miał taką filozofię, że grał jako boczny pomocnik, ale też tutaj przecież w obronie grywał zawodnik na tej pozycji. Także zobaczymy, gdzie to będzie. No, a dzisiaj na pewno, jeśli chodzi o rywalizację tych młodych zawodników, ja w ogóle nie lubię tak mówić, bo to uważam, że oni tak samo powinni rywalizować jak starszy zawodnik, ale jak już powiedzmy, ten przepis dzisiaj trochę zobliguje do tego, że mogą być troszeczkę więcej ich, tak? Ale jeśli chodzi o rezerwy i mecz i drużyny nierównie, ukrywam, że no, odwołanie niższych lig, ja to rozumiem, że jeszcze raz mówię, nie chcę w to wchodzić w szczegóły, troszeczkę no, mi to komplikuje, bo jako ten lubiłem pójść na mecz rezerw, na mecz juniorów i na tej podstawie wyróżniających się zawodników brać do pierwszego zespołu, więc na dzisiaj, kiedy troszeczkę, bo tej pracy jest dużo, trzeba zrobić wszystko, żeby spotkać się też z trenerami właśnie młodzieży czy z koordynatorem i na ich opinii muszę bazować, tak żeby gdzieś tych wyróżniających się zawodników jeszcze tutaj brać do kadry pierwszego zespołu. Mateusz Czerwiński z Telewizji Gdańskiej. Jaki jest Pana pomysł na ofensywę Arki, szczególnie jeśli chodzi o pozycję numer 9? Nie da się ukryć, że atak w tym zespole szwankuje. Nie chcę dzisiaj mówić o personaliach, kogo ja wystawię, jakim systemem będę chciał grać. No to też są rzeczy, które przynajmniej przed tym pierwszym meczem gdzieś tam nie trzeba gdzieś tam pokazywać. Później wiadomo, że gdzieś tam będzie to bardziej widoczne, ale jest rywalizacja. Nikt inny nie dojdzie i musimy się opierać na zawodnikach, których mamy, więc pomysł to jest też i poprzez trening, poprzez odpowiednie gdzieś tam wypracowane sobie pewnych rzeczy w treningach i na tej podstawie plus forma zawodników no będziemy szukać rozwiązań tak, żeby poprawić tę skuteczność. Tutaj może jeśli nie chodzi o personalia, ale jakby o sposób na zdobywanie tych bramek, pytanie od Tymoteusza Kobieli z Radia Gdańsk. Sporym problemem jest mała liczba zdobywanych bramek. W jaki sposób trener będzie chciał to zmienić? Budując systematycznie i powoli styl gry, czy jakieś szybsze rozwiązanie, na przykład mocne przestawienie na stałe fragmenty gry? Bardzo dużo szczegółowych pytań, które gdzieś tam są bardzo jakby trafne, ale no, nie o wszystkim tutaj chcę mówić. Jest na to pomysł, będziemy to wprowadzać. Dużo się mówi o skuteczności tutaj napastników, a ja troszeczkę, no mówię, staram się nigdy do tej pory nie robiłem i nie oceniałem, ani nie chciałem, żeby ktoś moje prace oceniał, będąc przychodząc po mnie, a nie czyjeś. Natomiast problemem jedynym, który mogę powiedzieć, bo to nie jest może jakieś personalia, to na pewno ilość stwarzanych sytuacji. Jeżeli napastnik nie ma sytuacji, nie wiadomo ile, no to też nie będzie tych strzelał bramek. Także to nie chodzi też tylko o napastnika, bo uważam, że ten ciężar zdobywania bramek powinien się rozkładać na kilku zawodników, a nie na jednego. A oczywiście stałe fragmenty też są elementem, po którym można zdobyć bramkę i w tym momencie, nie wiem, strzelają obrońcy, strzelają pomocnicy i nie tylko napastnicy, także za ten element musi być odpowiedzialny jakby cały zespół. Są pytania dotyczące obsady kapitana, między innymi Maciej Słomiński z Interii. Jedną z decyzji poprzedniego trenera Krzysztofa Sobieraja była zmiana kapitana. Adama Marciniaka zastąpił Marko Wyjnowicz. Czy zamierza pan również ingerować w tę sferę i przywrócić stan poprzedni, albo dokonać swojego wyboru, bądź pozostawić aktualny stan? To jest sytuacja, o której będę rozmawiał tylko z drużyną, wewnątrz drużyny i to nie jest sytuacja, o której nie wiem, najpierw ja tutaj dzisiaj powiem i zawodnik się o tym dowie poprzez moją wypowiedź na konferencji. Nie, to jest sprawa, którą załatwimy wewnątrz zespołu. Rafał Rusiecki z Dziennika Bałtyckiego pyta już o sam powrót Ekstraklasy, która wraca do gry pod koniec maja po okresie zastoju wszystkich drużyn. To rzecz bez precedensu w najnowszej historii. Jakiej ligi w kontekście walki o utrzymanie spodziewa się trener? I pyta także o atmosferę spotkań. Teraz kibiców na stadionach nie będzie. Jak poradzić sobie z taką sparingową otoczką meczów o stawkę?
No myślę, że to po tej, oprócz tej przerwy, która była dłuższa, to jest takie tutaj największe wyzwanie dla wszystkich zespołów, bo jednak gra bez kibiców, no jest, ktoś powie, to jest taki sam futbol, no ale to jednak nie jest taki sam futbol, bo gra się dla kibiców, to jest ważna taka motywacja wewnętrzna tych zawodników, żeby tutaj wychodzili na każdy mecz tak samo zdyscyplinowani, tak samo zmotywowani. No, wiadomo, że to jest zupełnie inny odbiór meczu, każdą podpowiedź, sławki słychać, każde gdzieś tam wojskowe wydarzenie gdzieś tam w formie komunikacji zawodników też słychać i te mniej cenzuralne też słowa, tak, że to na pewno trochę inaczej będzie wyglądał odbiór tego meczu, ale myślę, że waga tych spotkań jest duża i no musimy to akceptować, musimy się na to przystawić. No to nie mamy na to wpływu po prostu. Jeszcze pytanie o pierwsze spotkanie, jakie przed trenerem, to inauguracyjne. Rozgrywa Arka to derbowe spotkanie z Lechią Gdańsk. Jest to dla Pana dodatkowa mobilizacja, czy podchodzi Pan do tego meczu jak do każdego innego? No może ja znam specyfikę derbów, tak. Wielokrotnie, co prawda ktoś komuś się z boku powie, że jak jest mniej kibiców na stadionie, to derby są inne. Proszę mi uwierzyć, że derby są zawsze takie same, bo to jest takie otoczenie środowiskowe, które no, każdy chce wygrać. Ma ten mecz większy zawsze podtekst, zawsze one się rządzą swoimi prawami i to jest może takie banalne stwierdzenie, ale prawdziwe. I tutaj na pewno zdaję sobie sprawę, że to jest mecz tutaj dla wszystkich w Gdyni bardzo, bardzo ważny. Ale dla nas jest również bardzo ważny z powodu takiego, że my musimy szukać punktów od pierwszego spotkania, w którym ja poprowadzę zespół. I to jest to na pewno nie ma co ukrywać, że takie jeżeli byśmy potrafili ten mecz wygrać, jeżeli zdobędziemy 3 punkty na przykład, no to na pewno to zespół też będzie potrafiło pchnąć w dalszych meczach. Także na pewno jest to mecz, który jest bardzo ważny dla nas, ale również z tego tytułu, że do wygrania są tutaj 3 punkty, które są dla nas bardzo potrzebne. Trenerze, jeszcze na koniec od nas takie pytanie, myślę, że także w imieniu kibiców, ta inauguracja w meczu derbowym, ale także myślę, że sam fakt, że kibiców nie będzie na trybunach, zarówno na spotkaniach wyjazdowych, jak i u nas. Natomiast no, po tym, co się działo w social mediach, po ogłoszeniu, że trener został pierwszym trenerem Arki, naprawdę wielkie wsparcie. Chciałbym poprosić o przekaz dla kibiców gdyńskiej Arki, konkretnie już od trenera. Jakiej tej Arki mogą się spodziewać? Zaskoczony jestem, bo ja muszę powiedzieć, że nie śledzę, więc mi jest niezmiernie miło, że słyszę takie słowa i chciałbym gorąco podziękować. Chcę podkreślić, że tutaj, zanim zwrócę się do kibiców, że tutaj w Gdyni mam taką liczną rodzinę najbliższą, więc też są kibice Arki. Przychodzili tu na mecze, kiedy przyjeżdżałem swoim zespołem, także wiem, gdzie trafiłem. Na pewno to, co z siebie mogę obiecać, to moje tutaj ogromne zaangażowanie w tym okresie i drużyny też. Jestem przekonany, że to przełożę na zespół i na pewno nie zabraknie nam w żadnym meczu takiej determinacji, tej woli walki boiskowej, bo wiemy też, ile to kibice znaczą w Gdyni. I na pewno z tego tytułu też, jak przyjeżdżając tutaj z poprzednim klubem, to zawsze była ta świadomość, że tu się trudno gra właśnie ze względu na to, że ten stadion potrafi bardzo mocno pomóc swojej drużynie i też troszkę tutaj ubolewamy, że nie będziemy mogli przy nim grać, bo to jednak uważam, że byłby atut w tej końcówce ligi. Także obiecuję, że damy z siebie wszystko, bo też świadomość jest taka, że przecież piłkarze też grają dla swoich kibiców. Życzymy w takim razie powodzenia, trenerze, intensywnej pracy, no i żeby omijał nas koronawirus. Dziękuję bardzo. Również wszystkim kibicom tego samego musimy życzyć, tak, żeby zdrowie wszystkim dopisało w tym trudnym okresie. Dziękuję.